Hej, tutaj Michał Gruby i witam Was na kanale Tłusty w czwartek. Dzisiaj przygotujemy tłustego placka z reklamy Capone's Deep Dish. To jest pizza w stylu Chicago, co oznacza, że będziemy tutaj mieli najpierw warstwa ciasta, później ser, znowu ciasto, sos, ser i dopiero na górze reszta składników. Jeżeli nie mieliście okazji obejrzeć tej reklamy, to zapraszam Was do linku w opisie. Ta reklama jest uploadowana oczywiście na moim kanale. No i nie marnujmy więcej czasu. Jest godzina za 5 pierwsza i my lecimy z przepisem. Okej, no i na początku zaczniemy od sosu. Sos, moim zdaniem, jest najważniejszym składnikiem pizzy, to on powinien nadać smaku całemu plackowi. Mam tutaj liść laurowy, ziele angielskie, czosnek, płatki chili, oregano i bazylię. Na rozgrzany olej dodajemy liść laurowy i ziele angielskie. I te przyprawy zostawiamy tutaj na chwilę, na około minutę, tak żeby oddały smak do tego oleju. Okej, nasze przyprawy się już delikatnie zarumieniły, w związku z tym dodajemy resztę przypraw. Czosnek, bazylię, oregano i płatki chili. I tutaj również nie zostawiamy je na dłużej niż minutę. Kiedy nasze przyprawy już się zaprzyjaźniły w oleju, dodajemy zblendowaną puszkę pomidorów. I do tej mieszanki dodajemy resztę składników, czyli cukier, przecier pomidorowy, i masło. Sos pozostawiamy na małym ogniu na 15 minut i przechodzimy do naszego ciasta. Jeżeli chodzi o sam przepis na ciasto, muszę Wam powiedzieć, że miałem okazję porozmawiać z kilkoma ludźmi z firmy Capone's Deep Dish podczas kręcenia reklamy. Rozmawiałem również z osobami z działu Research and Development. To są ludzie, którzy przetestowali ponad 500 przepisów na ciasto do pizzy i powiedzieli mi, że nie udało mi się znaleźć lepszego przepisu niż ciasto Kocham Gotować, które nazywa się Mega Zajebiste Ciasto na Pizzę. Naprawdę polecam Wam ten przepis, no i ja również z tego przepisu dzisiaj będę korzystał. Zaczynamy od drożdży. Drożdże rozgniatamy sobie w naczyniu. Do tego dodajemy ciepłą wodę, ona powinna mieć około 40-45 stopni. Wszystko musimy dokładnie wymieszać i do tego dodajemy cukier. Nasze drożdże będziemy musieli odstawić na 10-15 minut, tak żeby zaczęły pracować. Do tego możemy też dodać trochę mąki. Okej, drożdże mam już rozrobione na jednolitą masę, ja odkładam na bok. W międzyczasie pamiętajcie o tym, żeby sos do pizzy doprawić solą do smaku. Dobra, no i nasze drożdże już wrosły, nie zostaje nam nic innego niż dodać drożdże do mąki. Do tego wszystkiego dodajemy też oliwę z oliwek. No i musimy teraz nasze ciasto zagnieć. Na początku w misce. Zagniatamy je do uzyskania jednolitej masy. Po około 2 minutach, kiedy nasze ciasto jest już w miarę jednolite, zaczynamy je ugniatać na blacie. Ciasto na pizzę potrzebuje około 10-15 minut zagniatania. Tak więc dajcie mi chwilę, ja zaraz do Was wracam. Ok, ciasto zagniatam już od około 10 minut. Na ostatnie 2 minuty zagniatania dodajemy soli do ciasta. Ciasto jest już ostatecznie zagniecione. Teraz musimy z tego ciasta zrobić kulkę i odłożymy je na 2 godziny w ciepłe miejsce, tak żeby nam wyrosło. Powinno dwukrotnie zwiększyć swoją objętość. Zanim włożę ciasto do miski, pokryję jeszcze oliwą z oliwek, tak żeby nie stworzyła się na górze taka twarda skorupa. Ciasto oczywiście przykrywam czystą szmatką. Do zobaczenia za 2 godziny. Ok, nasze ciasto już wrosło, około 2 godzin to zajęło, mniej więcej podwoiło swoją objętość. Teraz tak, podzielimy jeszcze na pół i odstawimy na kolejne pół godziny, tak żeby wyrosło nam po raz drugi i dopiero wtedy będziemy układać pizzę. Bułki są gotowe, ja je odstawiam do wyrośnięcia. Teraz włączam piekarnik i nastawiamy na maksymalną temperaturę.
Im wyższa temperatura, tym szybciej nasz placek będzie się piekł, no i tym lepszy tak naprawdę będzie. Niestety ja mam tylko 240 stopni, ale polecam wam, żebyście dali na pełną pi***. Któryś z tych wybiorę, co? Okej, jak widzicie, nasze ciasto już wyrosło i teraz będziemy składać naszego tłustego placka. Na początku bierzemy większą kulkę, będziemy ją rozkładać, to będzie nasze dno. No i jeżeli chodzi o ciasto, nie używamy wałka, tylko rozgniatamy je palcami w taki sposób. Naciskamy palcami i rozciągamy je w obie strony, tak żeby rozciągnąć je na jak największą powierzchnię. Jak widzicie, mamy już oba placki gotowe. Teraz wykładamy je na blachę. Przy rozłożeniu tego pierwszego placka musicie pamiętać o tym, że potrzebujemy tutaj taki róg około centymetra półtora. Tutaj przyjdzie nasz ser. No i tutaj jest mieszanka gouda z mozzarellą. To jest mieszanka, która przynajmniej według mnie działa najlepiej w takim placku. Sama mozzarella jest zbyt wodnista, no i ten ser na dole tutaj by nam pływał. Rozkładamy taką dosyć grubą warstwę. Ok, na to idzie druga warstwa placka. I chcemy połączyć te boki razem. Dosyć porządnie, tak żeby ten placek nam tędy nie wypłynął. Ok, tak żeby to, co jest na dole, mogło parować, na środku musimy zrobić taką małą dziurkę. I nakładamy sos. No to jeszcze odrobinę sera. Nasze ulubione składniki. Ja mam czerwoną cebulę, paprykę, oliwki i tak, to jest tuńczyk. Tak wiem, jestem dziwny, lubię pizzę z tuńczykiem. Okej, tę pizzę wkładamy do piekarnika na około 15, maksymalnie do 20 minut, to wszystko zależy od temperatury, jaka jest w waszym piecu, musicie tego pilnować. Pizzę oczywiście kładziemy na sam dół piekarnika, tak żeby to ciasto od spodu naprawdę porządnie się spiekło i zaraz zobaczycie końcowy efekt. Ok, minęło około 15 minut, nasz placek jest już gotowy, więc wyciągam go. To jest ta piękność. Naprawdę, uwierzcie mi, wolicie temu dać około 5 minut, żeby trochę przystygło. Ten ser w środku na dole jest bardzo płynny. On musi się trochę zasać i zaraz będziemy go przecinać na pół. Ok, nasz placek już trochę przestygł, czas go pokroić i spróbować. Patrzcie na ten przekrój. On się jeszcze trochę dymi, ale nie powstrzymam się już, żeby go spróbować. To jest najlepszy placek w stylu Chicago, jaki jadłem. Jest tłusty, ma pełno sera, jest dosyć grube ciasto, to jest to, co lubię. No i na górze jest tuńczyk. Wiem, że jestem weirdo. Okej, ja się z wami już żegnam. Dzięki wielkie, że dzisiaj... Okej, ja się z wami już żegnam. Dzięki wielkie, że... Nie, za co? Okej, ja się z wami już żegnam. Dzięki wielkie, że poświęciliście mi ten czas. Następnym razem będziemy opierać pieroga. Nie mogę powiedzieć opierać. Okej, ja się z wami już żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. I zobaczymy się następnym razem, kiedy będziemy lepić pieroga. Thank you.
jest jak pizza na pizzy. Dwa razy lepsze niż pizza.